No dobrze, a teraz przejdźmy do Słowa Bożego. Dzisiaj mamy taki dobry wieczór, żeby przestudiować pewien fragment Bożego Słowa. List do Rzymian, rozdział 8. Wszyscy, którzy czytają Biblię, a szczególnie ci, którzy czytają List do Rzymian, wiedzą, że to jest niezwykły fragment Bożego Słowa. On jest po prostu piękny. I chciałbym, żebyśmy go przeczytali sobie. Króciutko nie powiedzieli. Także nie martwcie się, zdążycie na poranne śniadanie. Nie ma żadnego problemu. 8 rozdział, jak powiedziałem. 1215 strona, jeśli komuś łatwiej szukać. A czytamy od wersetu 5. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. I zaczniemy od początku. Ci, którzy żyją według ciała. Co to są za ludzie, którzy żyją według ciała? To są ludzie, którzy pragnienia ciała ustanowili jako najważniejsze. Nie będziemy wymieniać tych wszystkich pragnień ciała, bo każdy mógłby właściwie taką listę sam stworzyć. Niektórzy, pamiętając dawne czasy, a niestety wielu ciągle żyjąc tymi dawnymi czasami, pomimo tego, że uważają się za wierzących. A więc wszystko to, co jest pragnieniem ciała, oznacza, że mam w życiu problem. Potężny problem. Dlatego, że zaspokojenie pragnień ciała oddala mnie od Boga, oddala mnie od Bożego Słowa, oddala mnie od społeczności z Bogiem, oddala mnie od społeczności Kościoła. Dlatego, że wszystko, co jest pragnieniem ciała, jest związane z tym światem, związane z tą ziemią, po której chodzimy, z rzeczywistością, w której jesteśmy. I oderwanie się od tej rzeczywistości oznacza pewien koszt. Czasami większy, czasami mniejszy, ale zawsze jest to koszt. Jeżeli chce się podobać temu światu, nie będę się podobał Chrystusowi. Jeżeli się będę podobał Chrystusowi, nie będę się podobał temu światu. To jest dylemat, przed którym staje każdy człowiek, który uwierzył w Chrystusa i dojrzał, bo to jest ważne, i dojrzał do tego, żeby zacząć tak myśleć. My nie dojrzewamy tak jak marchewka sama z siebie, tylko dojrzewamy dlatego, że Duch Święty w nas pracuje i w pewnym momencie Duch Święty zaczyna mówić do nas. I pokazywać nam, że nasz sposób życia nie jest tym sposobem życia, którym żył Chrystus, ani też nie jest tym sposobem życia, którym chciałby żyć Chrystus. Ale we wszystkich przypadkach, które dotyczą codzienności, Chrystus zachowałby się tak, a nie inaczej. I stoi to w zupełnej opozycji do tego, jak my się zachowujemy. Jeżeli żyjemy według ciała, to wszystko, o czym myślimy, jesteśmy skoncentrowani właściwie na tym, co tutaj i teraz. Często ludzie siedzą na nabożeństwie i widać, że odpłynęli. I nie jest to duchowy odpływ, ale widać wyraźnie, że bardzo głęboko przeżywają różnego rodzaju problemy, które stoją przed nimi. Czasami może się wydawać komuś, że to jakieś prozaiczne rzeczy, ale dla nich istotne, ważne, a co zjemy za chwilę obiad, a jak dzieci będą się zachowały, jak stąd wyjdziemy, a jutro mam do zapłacenia takie czy inne rachunki. To są, powiedzmy, takie myśli według ciała ciągle, ale jakby z wyższej półki. No ale też ludzie myślą o tym, o, chciałbym mieć takie buty, chciałbym mieć taką koszulę, a dzisiaj brat przyjechał takim samochodem. Ja bym chciał mieć taki. No spróbuję jakoś, popracuję więcej. No ale nie będę mógł wziąć udziału w wielu
sprawach, które mój Kościół organizuje, nie będą mogli na tym czy innym nabożeństwie, może na jakimś wyjeździe wspólnym, może na jakiejś modlitwie, no trudno. Złe wybory, złe decyzje powodują konsekwencje, które mają zły wpływ na nasze życie. Ale Biblia mówi wyraźnie, jeśli żyjesz według ciała, myślisz o tym, co cielesne. Wymiar tego, co mówi Biblia, w tym miejscu jeszcze jest inny, a mianowicie życie według ciała uniemożliwia nam myślenie o Bożych sprawach. Uniemożliwia. Uniemożliwia nam dlatego, że z jednej strony te sprawy związane z tym światem zajmują naprawdę poczesne miejsce w naszym życiu, ale jest jeszcze coś. Jest taka niemożność duchowa. Człowiek czasami próbuje myśleć o Bożych sprawach, ale się męczy. I przestaje myśleć. Bo go to męczy po prostu. Ponieważ to, co jest w człowieku, nie pochodzi od Boga, ale pochodzi z ciała. Jest strasznie trudno wyrwać się z takiego myślenia o tym, co tu i teraz, i wznieść się do takiego myślenia związanego z osobą Boga, z Królestwem Bożym. Widzicie, do Kolosan Paweł mówi, myślcie o tym, co w górze. Jak to jest możliwe, kiedy ciągle mam mnóstwo różnych spraw? Jak to jest możliwe? To zależy od tego, kim jesteś. To zależy od tego, co dla ciebie jest ważne. To zależy od tego, co tak naprawdę ma wpływ na twoje życie. Człowiek cielesny jest w stanie się modlić. Człowiek cielesny jest w stanie przyjść na nabożeństwo. Człowiek cielesny jest w stanie śpiewać pieśni na nabożeństwie. Człowiek cielesny jest w stanie czytać Biblię. Ale człowiek cielesny nie zostanie przemieniony. Dlatego, że żyje według ciała i priorytetem są rzeczy związane z jego ciałem. Biblia uczy nas, że każdy człowiek, który się nawraca, jest cielesny. Ale Duch Święty prowadzi nas do tego, żebyśmy byli ludźmi duchowymi, żeby cielesność pozostawić za sobą. Biblia wspomina również o człowieku naturalnym, ale człowiek naturalny to jest człowiek, który jest nienawrócony. Kiedy nawracamy się, jesteśmy cieleśni. Dlaczego jesteśmy cieleśni? Bo do Królestwa Bożego przynieśliśmy wszystko to, czym jesteśmy. I rozpoczyna się proces przemiany, uświęcenia. I prawidłowo człowiek rozwija się duchowo tak, aby te cielesne rzeczy odchodziły, aby pozostawały za nami. A to miejsce zajmowały rzeczy duchowe. I to jest prawidłowy rozwój człowieka. Życie chrześcijanina nigdy nie może być przedstawione jako sinusoida. Raz jestem szczęśliwy, a za chwilę jestem na samym dnie i nie czuję Boga. Jeżeli są tacy ludzie, to znaczy, że są źle nauczani. To znaczy, że nie mają dobrej nauki biblijnej. Natomiast jeśli są tacy ludzie, którzy idą takim, można powiedzieć, dobrym, w dobrym tego znaczeniu, konserwatywnym nauczaniem Biblii, czyli z wiary w wiarę, pozostawiamy za sobą różne rzeczy, różne problemy, wyzwalamy się dzięki Bożej mocy z różnych słabości naszych, wtedy nasze ciało przestaje mieć tak ogromne znaczenie. Owszem, dbamy o nie, wiemy, że jest świątynią Ducha Świętego, ale pragnienia tego ciała, żeby mieć więcej, lepiej, żeby się lepiej zaprezentować, żeby się czymś pochwalić, żeby mieć, przestaje mieć takie znaczenie. One nigdy do końca nie umierają. Można powiedzieć niestety. Ale zaczynamy nad nimi panować. I zaczynamy wybierać rzeczy, o których możemy powiedzieć, że są duchowymi rzeczami.
A skąd o nich wiemy? Z Biblii wiemy. Wiemy, co jest duchowe. Jeśli więc żyję według ciała, a do kogo jest list? Do wierzących. Jeśli żyjecie według ciała, będziecie myśleć o tym, co cielesne. Ale jeśli będziecie żyli według ducha, to będziecie myśleć o tym, co duchowe. Duchowy człowiek nie zmusza się do duchowego życia. Duchowy człowiek nie zmusza swoich myśli do tego, żeby mknęły ku Chrystusowi, bo on jest z Chrystusem. On idąc ulicą myśli o Chrystusie, wykonując pracę myśli o Chrystusie. Bo jak inaczej wytłumaczyć to, co Paweł mówi, nieustannie się módlcie? Co niby ci ludzie mają robić? Klękać co chwilę? Przecież nikt tego nie robi przy zdrowych zmysłach. Ale można się nieustannie modlić. Człowiek, który żyje według ducha, tak naprawdę jest tutaj przechodniem. Już to rozumie, że jest tutaj na chwilę. Nieważne, kiedy się nawróciłeś, czy masz lat 15, 30 czy 50. Ten, co ma 15, może myślisz, że jeszcze dużo czasu przed nim. A nawet jeśli tak jest, nawet jeśli jest jeszcze 80, czy nawet 100 lat przed nim, to jest tylko 100 lat. A więc jestem tu przechodnie, mam tu do wykonania pewną pracę, mam do wykonania pewną służbę. I interesuje mnie, co Bóg myśli na temat tej służby, na temat mojej roli w tym wielkim dziele zbawienia. Interesuje mnie, kim On jest. Zaczynam Go coraz lepiej poznawać. Zaczynam się Nim cieszyć. Zaczynam Go smakować. On zaczyna mieć dla mnie znaczenie. Nie zmuszam się do takiego myślenia i nie zmuszam się do takiego życia. Ono jest czymś naturalnym. A dlatego jest naturalne, ponieważ Duch Święty swobodnie mnie krok po kroku prowadzi do takiego życia. Zamysł ciała to śmierć. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Zamysł ciała to śmierć. Wszystko, o czym myślimy w kontekście tego świata, zawsze ma na końcu śmierć. Już nie chodzi tylko o naszą śmierć fizyczną. Wszystko na tym świecie poddane jest śmierci. I rzeczy, i czasy, i idee, i myśli. Wszystko umiera. Rozejrzyjcie się wokół siebie, zobaczcie, wszędzie jest śmierć. Z powodu grzechu oczywiście, ale ona wszędzie jest obecna. Ale to nie znaczy, że nie ma wyjścia. To oznacza tylko tyle, że człowiek, który nie żyje według ciała, zmierza wprost ku śmierci. Nie rozstrzygamy tej sprawy zbawienia, żeby było jasne. Mówimy raczej o jakości życia, ponieważ jeżeli to jest chrześcijanin, nie będziemy go sądzili, nie będziemy go oceniali, nie nasza to sprawa. Ale możemy być pewni, że w niektórych przypadkach to odejście w sprawy tego swojego ciała, w sprawy cielesne, w sprawy tego świata, musi się skończyć odejściem od Boga. Zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. I zwróćcie uwagę na pewną ważną rzecz. W jednym zdaniu Paweł mówi w bardzo podobny sposób. To zdanie ma taką opozycję wewnętrzną. Życie według ciała to śmierć, a życie według ducha to życie po prostu. Ale dodaje coś i mówi, to jeszcze jest pokój. Jak myślicie, dlaczego takie tony tabletek nasennych ludzie kupują? Jednym z podstawowych problemów dzisiejszego człowieka jest brak snu. Ludzie nie mogą spać, bo nie mają pokoju. Ja wiem, że są tacy mądrzy w cudzysłowie, albo mądrzy inaczej, którzy mówią, że na żyle wodnej śpisz, dlatego nie możesz spać. Ale zostawmy takich ludzi. Te tony tabletek są dowodem na to, że ludzie nie mają pokoju. A nie mają tego wewnętrznego pokoju, bo po pierwsze nie mają pokoju z Bogiem.
A jak nie mają pokoju z Bogiem, to nie mają pokoju ze sobą. A jak nie mają pokoju ze sobą, to nie mogą spać. A jak nie mogą spać, to są nerwowi. A jak są nerwowi, wyobraźcie sobie, co się dzieje wokół nich. Co się dzieje w ich rodzinach, co się dzieje w relacji oni-dzieci, oni-żona czy mąż, oni-współpracownicy, uczniowie, studenci. A później co się pojawia? Żeby sobie pomóc, pojawia się alkohol, narkotyki. No bo coś trzeba zrobić, nie można tak żyć. A Chrystus mówi, ja jestem pokojem. Kiedy żyjesz według Ducha, to twoje życie jest pełne pokoju. Nie tylko masz życie, ale masz pokój. To jest coś niesamowitego, że człowiek może mieć pokój, może być wewnętrznie absolutnie spokojny. Absolutnie spokojny. Kilka razy spotkałem się z takimi reakcjami ludzi, kiedy coś się działo, a różni ludzie w różnych sytuacjach mówili, ale Pan jest spokojny. No cóż się mam denerwować? Ja nie mówię, że się nigdy nie denerwuję, bo to byłaby nieprawda, ale w wielu, wielu sytuacjach, kiedy ludzie stają na głowie, ja na głowie nie staję. Mam pokój. Mam pokój. A pokój wewnętrzny to jest coś najcenniejszego. Człowiek, który jest pogodzony z Bogiem, jest pogodzony ze sobą. A jak jest pogodzony ze sobą, to jest pogodzony ze wszystkimi ludźmi. Ze wszystkimi. Nie mówię o tym, że musi się z nimi zgadzać we wszystkim, to jest nieprawda. Ale jest pogodzony. I może być takim rozsadnikiem Bożego pokoju. Tam, gdzie On jest, tam jest Boży pokój. I tam nagle ludzie się wyciszają. Tam nagle ludzie mówią, że jest im jakoś dobrze. Lubią przebywać z takimi ludźmi. Dobrze się przy nich czują. Dalej jest napisane, że zamysł ciała jest wrogi Bogu, bo się nie poddaje zakonowi Bożemu, ale też nie może się poddawać. Życie według ciała, myślenie w kategoriach cielesnych jest wrogie Bogu. Dlatego, że jest absolutnie przeciwne temu, co Bóg myśli o ludzkim życiu i czego Bóg chce dla ludzkiego życia. Ale jest coś jeszcze gorszego tu napisane. Że człowiek, który żyje według ciała, nie jest w stanie poddać się Bogu. Nie ma takiej możliwości. Ponieważ jego sposób myślenia, jego sposób działania stoi w absolutnej opozycji wobec tego, czego Bóg od niego oczekuje. I jeśli ten człowiek nie jest człowiekiem duchowym, czyli nie jest poddanym Bogu, nie może żyć zgodnie z wolą Bożą. Nie jest w stanie, nawet jeśli będzie na każdym nabożeństwie wstawał i mówił, bracia i siostry, od dzisiaj żyję tak, jak Pan Bóg chce. Za tydzień będzie mówił to samo. A za rok dokładnie będzie mówił to samo i nic się w jego życiu nie zmieni. A wystarczy tylko jedno. Wystarczy poddać się Bogu. Co to znaczy poddać się Bogu? To znaczy stać się sługą Boga. To znaczy uznać w Bogu autorytet. To znaczy przyznać, że Bóg ma rację. Zgodzić się z Jego racjami. Ci, którzy to zrobili, przekonali się, że to działa. Najpierw był to krok wiary, ale później już nie była to wiara, ale było to doświadczenie. I dalej czytamy, wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. I ktoś, kto był adresatem tego listu, czyli powiedzmy cały Kościół w Rzymie, nagle po tych wszystkich słowach, które wcześniej padły i wątpliwościach, które zaczęły się pojawiać w ich sercach, w umysłach, pomyślał, o, no to dobrze, to nie o nas. Ale Paweł niestety używa trybu warunkowego. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was.
No znowu. Ale Paweł na tym nie skończył. Powiada bowiem, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Nie chcę rozpoczynać wykładu na temat, co to znaczy mieć Ducha Chrystusowego, ale mogę powiedzieć w jednym zdaniu. Jeśli masz Ducha Chrystusowego, to wierz o tym. A więc jesteś Chrystusowy. Ciesz się, raduj się, bo życie z Bogiem jest czymś nieprawdopodobnym. Jest czymś tak dobrym, jak najlepsza rzecz, którą możesz sobie wyobrazić w swoim życiu, razy nieskończoność. Ale tylko dla tych, którzy mają Ducha Chrystusowego. Może ktoś w Kościele pomyśleć, czy ja nie mam Ducha Chrystusowego? Jeśli zaczynasz mieć wątpliwości, to zacznij od tego, co nazywamy początkiem. Czyli powiedz Bogu, chcę być Twoim uczniem. Ja nie wiem już, czy mam tego Twojego Ducha, czy mam, czy nie mam. Nie wiem tego. Ale chcę wiedzieć. A żeby wiedzieć, chcę zacząć od początku. Czyli wybacz mi wszystkie moje grzechy. Oddaję się w Twoje ręce. Obmyj mi we krwi swojego Syna, a niech Twój Duch stąpi na mnie. I jeśli to jest wyznanie, które jest prawdziwe, to Bóg go wysłucha. Ktoś sprytny powie, no ale dlaczego Bóg ma wysłuchać? On zbawia kogo chce. No właśnie. Żaden człowiek sam z siebie nie wypowie takich słów. Więc jeśli już cię dotknął i wypowiedziałeś te słowa, to On ci daje Ducha Chrystusowego. Jeżeli nie stać kogoś na pokutę i będzie się mimo wszystko wykłócał, że on ma Ducha Chrystusowego, a wszyscy wokół, jak go widzą, znikają jak we mgle, to znaczy, że nie ma tego Ducha Chrystusowego. Bo Duch Chrystusa jest duchem miłości, duchem przebaczenia, duchem dobroci, duchem prawdy. Nie jest duchem bojaźni, czy też strachu w tym przypadku lepiej byłoby nazwać. Nie jest duchem kłótliwości, duchem plotki, obmowy, złości, obrazy. Nie, tego wszystkiego nie przynosi ze sobą Duch Święty. Za to ma to w nadmiarze ciało. I chętnie się z tym dzieli. Ze wszystkimi wokół. Życie z Bogiem jest czymś słodkim i cudownym. Ja wiem, że słucha tego tutaj parę osób, ale jeśli ktoś jeszcze to słucha, to uwierz. I doświadcz czego i sprawdź. A zobaczysz, że Jezus jest słodkim Zbawicielem. I jest dobrze z Nim żyć. Amen. Amen.